Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest dzisiaj Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość, wicemarszałek Sejmu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W sobotę odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, oficjalny start kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, a w dzisiejszej gazecie Polska The Times bardzo duże badanie dotyczące tego, jak mogą wyglądać rezultaty wyborów. No i szczerze mówiąc, nie jest to nic zaskakującego, bo jak we wszystkich innych badaniach, przynajmniej w pierwszej turze, przewaga Andrzeja Dudy nad główną na razie konkurentką, czyli Małgorzatą Kidawą-Błońską, wysoka. 41,3% zagłosowałoby w pierwszej turze Polaków na Andrzeja Dudę, 24% na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Chyba najciekawsze jest to, co może się wydarzyć w drugiej turze, bo tutaj wygląda na to, że ze wszystkimi kandydatami czy kontrkandydatami obecny prezydent by wygrał, ale bardzo niewielką różnicą głosów. Zawsze z dużym dystansem podchodzimy do sondaży, no bo najlepszym sondażem są oczywiście wybory, ale powinniśmy bardzo poważnie przyjąć ten sondaż, gdyż pokazuje, co, z czym możemy spotkać się w drugiej turze. No, tak zwana siła złego na jednego, czyli konsolidacja wszystkich środowisk przeciw naszemu kandydatowi, przeciwko prezydentowi Andrzejowi Dudzie. I to jest jeden zasadniczy wniosek. To znaczy, że musimy zrobić wszystko, stanąć na głowie, w pełni, jak najbardziej się zmobilizować, by wygrać pierwszą turę. To jest możliwe, to jest bardzo realne. Znaczy, żeby wygrać w pierwszej turze. Tak, żeby wygrać w pierwszej turze. To wymaga od nas ciężkiej pracy, to wymaga od naszych wyborców, ale bardzo szeroko rozumianych, po prostu od Polaków, dogłębnej analizy sytuacji i pójścia do wyborów. Po prostu nie zlekceważenia tej pierwszej tury. Ja zawsze boję się sondaży, które pokazują, że jest bardzo dobrze, bo one usypiają nasz elektorat. No ten sondaż akurat aż tak dobrze nie pokazuje. Jak powiedziałem, w pierwszej turze 41% to jest cały czas sporo do tego, żeby wygrać właśnie w tym 10 maja, czyli za pierwszym razem, a nie dopiero w drugiej. Jakie będzie główne przesłanie tej kampanii, jeśli chodzi o obecnego prezydenta? Co przede wszystkim będzie chciał pokazać? No, strategia kampanii jest oczywiście przygotowana. Będziemy prezentować stopniowo propozycje, ale naszą najlepszą rekomendacją jest po prostu wiarygodność. To, że realizujemy zobowiązania, że je zrealizowaliśmy, że idziemy dalej, że prezydent nie jest taką malowaną lalą, wyprodukowaną na potrzeby kampanii przez sztab PR-owców. Jest realną osobą, konkretnym człowiekiem, który nikogo nie udaje, który kocha Polskę, który lubi rozmawiać z ludźmi, który słucha ludzi, który nigdy nie usiadł w fotelu Pałacu Prezydenckiego, by pilnować żyrandole, tylko cały czas jeździł po Polsce, spotykał się z Polakami, słuchał, rozmawiał, ale też jeździł po świecie, godnie reprezentował nasz kraj, walczył o wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej, robił to skutecznie i to jest jego największa tak naprawdę wartość. To, że pokazał, jak można prowadzić polską politykę zagraniczną, to, że pokazał, że nie odrywa się od zobowiązań, których się podjął, i od po prostu zwykłych ludzi. Spotyka się z wielkimi politykami jak Donald Trump i godnie reprezentuje Polskę, ale równolegle potrafi ciągle rozmawiać z normalnymi ludźmi, z Polakami, słuchać i nie boi się takich spotkań. Wyraźnie widać z tego sondażu, to zresztą też nie jest nic zaskakującego, że gdyby doszło do drugiej tury, to mielibyśmy do czynienia z czymś w rodzaju plebiscytu za lub przeciw Prawu i Sprawiedliwości, ponieważ trójka właściwie kontrkandydatów ma dokładnie taki sam stopień poparcia, więc wygląda na to, że na kogo by przeciwnicy obecnego prezydenta nie wskazali, to i tak będzie to ostatecznie głosowanie za lub przeciw Prawu i Sprawiedliwości. Czy pojawi się jeszcze jakiś element dodatkowy,
dodatkowy, programowy w czasie tej kampanii, coś, co miałoby w jakiś szczególny sposób zmobilizować wyborców, czy raczej to będzie, tak jak pani marszałek teraz powiedziała, głównie obrona, czy kontynuacja i pokazanie tej ciągłości między przyszłą prezydenturą obecną? Panie redaktorze, szanowni państwo, no poczekajmy, to jesteśmy dopiero na początku. Nie zdradzać szczegóły przygotowywanej strategii kampanii wyborczej. Przede wszystkim będziemy bardzo aktywni i zachęcam do tego również państwa. Zachęcam do tego, by przekonywać sąsiadów, by każdy z nas zastanowił się, jak wygląda w tej chwili Polska po pięciu latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, po pięciu latach prezydentury Andrzeja Dudy. Czy nam się żyje lepiej niż w okresie rządów Platformy? Czy chcemy wracać do tego, co było wcześniej? Czy chcemy iść do przodu? Czy chcemy dalej się rozwijać? To są takie zasadnicze pytania, które wiążą się z dokonaniem, z koniecznością dokonania wyboru. Jeśli to dokładnie sobie przeanalizujemy, to wybór jest tylko jeden. Andrzej Duda. Na pierwszej stronie, opisując te różne scenariusze, które będą towarzyszyły kampanii wyborczej, pojawia się też taka teza, że o wyniku wyborów może zadecydować jeden palec. Arogancki gest posłanki Joanny Lichockiej zepchnął w cień konwencję wyborczą prezydenta. I rzeczywiście, jak się popatrzy na media, to ten gest stał się niemal wszechobecny. W TVN-ie chyba 90% wszystkich relacji tylko tego dotyczy. Czy to może pani zdaniem wpłynąć na przebieg tej kampanii rzeczywiście i jaki to może mieć wpływ? Bogu dzięki, media to nie tylko TVN. Wiele się już na tym rynku zmieniło i mamy zróżnicowane media. Kiedy wejdzie się na media społecznościowe, to tam w sposób zdecydowany dominowała konwencja i rozpoczęcie kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy. Zresztą rewelacyjna konwencja. Ja przyznam szczerze, że no, w polityce jestem od wielu, wielu lat i jeszcze takiej konwencji, takiego startu nie widziałam. Mocny, dobrze widowiskowy pan prezydent wychodzący z tej flagi. No, naprawdę, naprawdę łapało to wszystko za serce i internauci głównie to pokazywali. Natomiast źle się stało. No, nie wolałabym uciec od tego zadanego pytania, ale to się nie uda uciec. Zresztą to nie jest najlepsza metoda ucieczka. Źle się stało. Zresztą pani poseł przeprosiła za ten gest, który, nie wiem, świadomie czy nieświadomie został pokazany, ale robienie z tego elementu, nawet nie elementu, tylko głównego jakiegoś w Warszawie, na przykład, w Warszawie, w centrum, związanej z kampanią w Warszawie, w centrum jest... miasta pojawił się wielki billboard, który to pokazywał, a można zauważyć, że do gazet, nazwijmy to, ściśle związanych z opozycją albo promujących opozycję są dołączane plakaty i tak dalej. Wyraźnie widać, że to się... Przede wszystkim to jest po prostu straszna hipokryzja, bo robią to ludzie, którzy obrażają na co dzień, dla których dzień bez obrażenia Prawa i Sprawiedliwości, wyborców Prawa i Sprawiedliwości, czy polityków Prawa i Sprawiedliwości byłby dniem straconym. Budzą się i już wymyślają, jakby to nam przyłożyć, jakby obrazić, jakby sprowokować. Gest został sprowokowany. Pani Joanna Lichocka niejednokrotnie na sali była obrażana, wyzywana. Tego dnia również, sama to słyszałam, to nie zawsze zapisuje się w protokole posiedzenia Sejmu, ale ja sama słyszałam, jak krzyczano, kiedy była na mównicy. Nie... Jesteśmy ludźmi. Naprawdę każdy z nas ma swój lepszy i gorszy dzień i czasami dajemy się sprowokować. No ale to nie jest powód, by z tego jednego gestu robić przesłanie Prawa i Sprawiedliwości do chorych, do ludzi ciężko chorych i wykorzystywać ich po prostu w bezwzględnej grze wyborczej. I robią to ludzie, którzy skłócali środowiska medyczne, prowokowali protesty i zamykali szpitale.
i ludzie, którzy za czasów, których służba zdrowia po prostu leżała. Teraz nie jest dobrze, ale nakłady wzrosły, rozwiązania nowe się pojawiają, chociażby pakiet onkologiczny, który właśnie zaproponował prezydent Andrzej Duda. I na to patrzmy. Patrzmy na programy, ale z drugiej strony mamy pustkę. Nie ma programu, nie ma propozycji. W związku z tym pojawia się hejt, atak, agresja. To, co mieliśmy w Pucku, rzeczywiście ten gest troszeczkę sytuację przykrył, ale przypomnijmy sobie, w jaki okrutny, chodzi o spotkanie prezydenta, z mieszkańcami, z Kaszubami, Pucka, w związku z stuletnią rocznicą. Gdzie zostali dowiezieni ludzie tworzący bojówkę, która w obrzydliwy sposób obrażała głowę państwa polskiego, do których to później kandydatka na prezydenta, pani marszałek Kidawa-Błońska, podeszła i się z nimi obściskiwała i dziękowała im właśnie za takie zachowania. No więc o tym musimy myśleć, na to patrzeć, a nie skupiać się na fatalnym, jednak marginalnym zdarzeniu. Inna sprawa, to jest artykuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Rzecz dotyczy tego, w jaki sposób będą przebiegały uroczystości upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej 10 kwietnia. Przypomnę, że wybiera się tam, przynajmniej wygląda na to, że wybiera się tam premier Mateusz Morawiecki. No ale potem doszło do pewnej, nazwijmy tak, scysji z rzecznikiem prezydenta w tej sprawie. To wszystko próbują, wygląda na to, wejść Rosjanie. Pada pytanie, bo Rzeczpospolita opisuje ten stan przygotowań, pada pytanie do ambasadora Rosji i on odpowiada, że oficjalnej prośby ze strony polskich władz w sprawie przyjazdu do Smoleńska nie otrzymaliśmy i że będą na to reagowali. Ja się natomiast pytam, po co właściwie w tak wysokim, po co wysyłać tam delegację o tak wysokiej randze, biorąc pod uwagę zdolność Rosjan do przeprowadzania różnego rodzaju prowokacji. Ja wiem, z jednej strony oczywiście trzeba liczyć się z prowokacjami różnego rodzaju, włącznie z tym, że po prostu nie zgodzę się na obecność najwyższych osób państwa polskiego, ale z drugiej strony mamy okrągłą rocznicę, czy okrągłe dwie rocznice potężnego dramatu Katyń i Smoleńsk. Ofiary zbrodni katyńskiej, ofiary tego, co się stało w Smoleńsku, ciągle nie wiemy, sprawa niewyjaśniona, zasługują na to, by najwyższe osoby w państwie oddały im hołd. Jak się ten spór skończy, ja nie wiem, ale uważam, że rzeczywiście powinniśmy zrobić wszystko, by móc pokłonić głowę w miejscach, gdzie ginęli nasi bohaterzy, ważne osoby w państwie. To oczywiste, tylko mamy chodzi do mi tego o to, że prawo, jesteśmy. No tak, ale jak popatrzymy na działanie Rosji w ostatnich kilkunastu tygodniach, wcześniej też, ale w kilkunastu tygodniach, jeśli to się na pewno zaostrzyło, cała seria bardzo wrogich wypowiedzi, bardzo radykalnych, wyraźnie wskazujących na, co najmniej używając takiego bardzo dyplomatycznego języka, brak gotowości do dialogu. No i w tej sytuacji można się spodziewać, że każdy rozdźwięk albo każda różnica zostanie przez Rosjan wykorzystana na niekorzyść Polski. No tak, ale to co znaczy, że mamy po prostu nie próbować, że mamy uznać, że jesteśmy słabi i nic nie możemy? Nie, próby trzeba podjąć. No jak ona się zakończy, to zobaczymy. Ale to, że po drugiej stronie mamy partnera, który jest który po pierwsze nie dotrzymuje porozumień, po drugie łamie prawo międzynarodowe, no jest krajem agresywnym, toczącym wojnę z Ukrainą, ale to jak mówię, to są ważne argumenty, ale my jesteśmy państwem silnym, godnym, dumnym i mamy prawo oddać hołd naszym bohaterom i powinniśmy się tego prawa po prostu domagać. Dobrze, zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało 10 kwietnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Gościem była wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość. Miłego. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt.